Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zdymiarze, dokładnie dwa dni temu na oficjalnym kanale Supercella został opublikowany nowy Brawl Talk, z którego dowiedzieliśmy się, jakie zmiany zostaną wprowadzone wraz z nową aktualizacją, a najwięcej zmian dotyczyło klubów. W dzisiejszym odcinku sobie dokładnie omówimy, co nas nowego czeka, a zmian jest naprawdę sporo. Chciałem was jeszcze przeprosić za to, że ten odcinek dopiero wlatuje teraz. Niestety nie było mnie w domu i nie miałem możliwości szybciej dla was nagrać i omówić tego, co zostanie wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Więc mam nadzieję, że się nie gniewacie, jeżeli uważacie, że ten materiał jest wartościowy i że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, no to strzelajcie łapeczkę w górę. No i koniecznie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel, bo możecie wygrać kod PSC o wartości Megaboxa, tak jak te dwie oto osoby. Dziękuję jeszcze za wsparcie. Pamiętajcie, jak robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail. E-mail macie w opisie, a być może w następnym odcinku to wy wygracie Megaboxa. Wraz z nową aktualizacją zostanie dodana Liga Klubów. To nowe rozgrywki dla klubów. Będą wymagać odpowiedniej koordynacji, zaangażowania i aktywności od wszystkich członków. Po pierwsze, każdy sezon w Ligi Klubów trwa dokładnie tydzień. W każdym z tygodni twój klub zostanie sparowany z 7 innymi z tego samego regionu. Nie można się wpisać ani wypisać. Wszystko dzieje się automatycznie. Dopasowywanie będzie bazowało na twoim klubowym rankingu. Wszyscy zaczynamy generalnie od rangi Bronz 1. Oznacza to, że na samym początku możesz zostać sparowany naprzeciw każdemu klubowi. W pierwszym sezonie naszego regionu parowanie będzie ulepszało się samo, na bazie naszych występów na przestrzeni sezonu. Co warto podkreślić, jeśli zmienimy klub po tym, jak dany sezon już wystartuje, to nie będziemy w stanie wziąć w nim udziału, ani nie zdobędziemy żadnej nagrody. Więc pamiętajcie, żeby być wiernym swoim barwom, żeby nie wypaść z obiegu. Zapraszam wszystkich oczywiście do DFRL Teamu. Tutaj macie gdzieś hashtag, wyświetla wam się na ekranie. Jeżeli jesteście aktywnymi graczami, chcielibyście zasilić moje szeregi, no to zapraszam wszystkich. Dobrze, przejdźmy zatem do samej rozgrywki. Zawody będą odbywały się w trzech różnych dniach. W środę, w piątek i w niedzielę. Zapisać, zanotować. Kraje zostały połączone na regiony, więc godzina zależy od tego, gdzie jesteś. Dla wszystkich jednak czas trwania walk to 24 godziny. W każdym z tych dni będą dwie możliwości na to, jak rozgrywać mecze. Pierwsza możliwość pozwala rozgrywać standardowe mecze z jednym trybem gry i jedną mapą dostępną przez cały dzień. Drugą opcją jest gra w trybie współzawodnictwa, rozgrywana w formacie najlepszy z trzech. Gracze będą mogli wybierać i banować zadymiarzy, tak jak było w Lidze Mocy. A żeby zagrać, będziemy potrzebowali biletów. Tak, moi kochani, bilety powracają do gry. Pamiętacie, kiedyś za bilety mogliśmy wziąć na przykład udział w walce z bossem lub w innych eventach. No to teraz te bilety troszeczkę zostały zmodyfikowane i pozwolą nam wziąć udział w Lidze Klubów. W każdy dzień meczowy otrzymamy 4 bilety, których ilość resetuje się na koniec dnia. Rozegranie standardowego meczu będzie kosztowało 1 bilet. Natomiast mecz współzawodnictwa będzie kosztował aż 2 bilety. Spotkania możemy rozgrywać sami, z randomami lub członkami klubu. A rozgrywając takie mecze otrzymujemy klubowe puchary. Mecze współzawodnicze dają odrobinę więcej klubowych pucharów niż te standardowe. Możemy też otrzymywać różne bonusy, jeżeli zagramy z członkami z naszego klubu. Jednakże jesteś w stanie też wspierać swój klub, grając tylko i wyłącznie z randomami. Było to bardzo ważne dla Supercella, aby dać możliwość każdemu, nawet graczom, którzy nie przepadają za socjalizowaniem się, ale chcieliby wnieść coś od siebie dla klubu i wygrywać nagrody. Do gry zostaną też dodane nowe złote bilety. Raz w tygodniu będziemy mogli je kupić za gwiezdne żetony lub gemy. Mogą być one użyte, aby rozgrywać dodatkowe mecze i dać naszemu klubowi niewielką przewagę nad konkurencją. Powiem wam szczerze, że zaczyna to się robić coraz bardziej skomplikowane, ale mam nadzieję, że jednak to będzie bardzo proste. Lecimy dalej. Progresję punktów możemy zaobserwować na przestrzeni dnia w czasie rzeczywistym i sprawdzić, gdzie w jakim rankingu na tle innych klubów jesteśmy. Każdy z klubów dostaje punkty klubowe na bazie tygodniowych rankingów, a klubowe pucharki resetują się następnego dnia. Kluby dostają od 10 do 100 punktów codziennie. Sezonowy tydzień kończy się w każdy poniedziałek, kiedy to kluby w lidze zostają uszeregowane na podstawie ilości klubowych punktów. Ranking ustala, czy klub spada, czy awansuje, i wpływa to też na ilość nagród. Nagrody są wręczane w formie nowej waluty, klubowych monet. Nasz spersonalizowany tryb nagradzania bazuje na dywizji, w której graliśmy, tygodniowym rankingu i osobistym poziomie aktywności. Klubowe monety mogą być użyte w każdej chwili do zakupów ekskluzywnych skinów, takich jak kartoflany Squeak, który jest totalnie niezrozumiałym dla mnie skinem. Przypomina on trochę tego pana ziemniaka z Toy Story, który zawsze się rozsypywał i zawsze zostawał składany nie tak, jak trzeba. Zamiast oka miał usta, zamiast
uszu, miał nos i tak dalej. Więc tu jest pewnie mocna inspiracja właśnie tą oto postacią. Drugim skinem, którego możemy kupić, jest pleśniowy Mike. Dynamite w masce gazowej, który rzuca z pleśniałym serem. No, mega ciekawy pomysł na skina. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Najlepszym skinem według mnie jest kurczak Rico. Rico przebrany za koguta, który strzela jajkami w przeciwników. Wygląda to naprawdę mega dobrze, no i koniecznie muszę mieć tego skina w swojej szafce. Klubowe monety możemy też używać do upgrade'owania, ulepszania naszych postaci, więc bardzo fajnie. W praktyce oznacza to, że nawet po kilku sezonach wciąż jest możliwość zwiększenia swojej progresji nawet o 50% więcej niż wcześniej. Supercell postanowił też dodać do gry nowy klubowy sklep, gdzie będziemy mogli kupić dziką kartę punktów mocy, monety oraz tajemniczy nowy przedmiot. A tym nowym przedmiotem jest wyposażenie. Wyposażenia to najnowszy element, który pojawił się w Brawl Stars. Sloty wyposażenia odblokowują się na dwóch nowych poziomach mocy, dodanych do zadymiarzy. Wszystko zostało delikatnie zmienione. Nadal odblokowujemy gadżety na poziomie 7 i gwiezdne moce na poziomie 9. Od teraz jednak gwiezdna moc nie ogranicza się do symbolicznego 10 poziomu. Od nowej aktualizacji będziemy mogli ulepszać naszego zadymiarza na poziom 10 oraz 11. Oczywiście przy pomocy monet oraz punktów mocy. Ja punktów mocy oraz monet posiadam tyle. Dobrze, że nie kupowałem żadnych złotych skinów, więc będziemy dużo ulepszali. I teraz, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, którą postać chcielibyście, abym wymaksował i nagrał dla was tego odcinek. Będziemy na przykład, nie wiem, uprzyspieszali naszego Franka, który będzie szybciej biegał, albo będziemy robili Kruka, który ma więcej życia. Decyzja należy do was, piszcie w komentarzach. Awansując postać na poziom 10, odblokowujemy pierwszy slot wyposażenia, a drugi slot w momencie, gdy awansujemy naszą postać na poziom 11. Wyposażenia dają do zadymiarzy różnego rodzaju pasywne umiejętności, takie na przykład jak szybsze poruszanie się w krzakach, dodatkowa tarcza w momencie, gdy mamy 100 punktów życia, lub zwiększenie obrażeń na niższym poziomie punktów życia. Na samym początku w grze będzie dostępny 5 różnych rodzajów wyposażeń. Zupełnie inaczej niż gadżety i gwiezdne moce, wyposażenia można kształtować. Aby wyrobić swoje wyposażenie, potrzebne są nam dwie rzeczy: złom i żetony wyposażenia. Obydwa elementy wypadają nam ze skrzynek oraz będziemy mogli je kupić w klubowym sklepie. No i oczywiście też w normalnym. Mając wszystkie potrzebne materiały, możemy wejść w ekran któregokolwiek zadymiarza na poziomie 10 lub 11 i od razu wyrobić jego wyposażenie. Więc moi kochani, zastanówcie się bardzo dobrze, nie podejmujcie pochopnych wniosków i ulepszcie tego zadymiarza, który według was najwięcej zyska. Wyposażenie może być również ulepszane. Każde wyposażenie ma 3 poziomy, których koszt rośnie razem z nim. I od teraz, że będzie możliwość skonstruowania aż 40 różnych buildów do danej postaci. Wow, no to zaczyna się robić ciekawie. A już w 2022 roku Supercell planuje dodać nowe opcje do klubów. Porozmawiajmy teraz o światowych finałach Brawl Stars. Światowe finały odbędą się od 26 do 28 listopada. Oto kilka ważnych informacji, jeżeli macie zamiar oglądać tę imprezę. Oglądając światowe finały, otrzymamy szansę zdobycia włamywaczki Jessie za darmo. Aby zbierać nagrody, musicie się zapisać do kanałów e-sportowych Brawl Stars. Link oczywiście podaję wam w opisie. A wszystkie dodatkowe informacje zostaną nam udostępniane tydzień przed rozpoczęciem imprezy. Oglądając rozgrywki na żywo, będziemy mieli większą szansę na zdobycie nagród. Ale też możemy oddać głos na jedną drużynę, zanim zacznie się mecz. Więc nagrody możemy odbierać tak czy siak, głosując nieco prędzej. Podsumowując, poziomy mocy oraz wyposażenia zostają dodane wraz z nową aktualizacją, a 24 dopiero rusza Liga Klubowa. Na sam koniec dostajemy szybką informację, że w grudniu pojawi się świąteczny Brawl Talk i nowa świąteczna aktualizacja. No ja wam powiem, moi kochani, że już nie mogę się doczekać nowej świątecznej aktualizacji. Z pewnością zostanie dodanych masa nowych świątecznych skinów, które będę kupował, będę walczył z JJ-ką o te skiny. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to koniecznie teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. Na dzisiaj to było, moi kochani, na tyle. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego, no to oczywiście łapa w górę. Zapraszam też wszystkich na pixshop.pl po przekozackie bruzy oraz koszulki. Możecie sobie zrobić jakiś fajny prezent na święta, a limitowana kolekcja jeszcze jest dostępna, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zostanie dodana do gry nowa aktualizacja, to od razu zabieram się nagrywania odcinka dla was, jak maksuję jakąś postać, którą wskazaliście w komentarzu. Na dzisiaj to było tyle, ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!